Wracamy do gry 9-7 dla ABF-u Katowice, a szczególną uwagę trzeba zwrócić teraz na zawodnika z numerem 6, Norbert Kujon. Po 2 latach przerwy z powodu poważnej kontuzji, zerwania wiązadeł, Norbert wraca do rozgrywek młodzieżowych. Już grał w meczu KK Bytom w drugiej lidze, ale tam tylko takie krótkie epizody, po minucie, 2 minuty. Tu Norbert teraz więcej minut na pewno będzie miał. No i rozgrywki młodzieżowe, a pamiętamy, skończył na finale Mistrzostw Polski Kadetów w 2009 roku. W czerwcu czy w maju to było, a teraz 2 poważne operacje kolana, zerwanie wiązadeł, rehabilitację i wraca do gry. Jeden z najlepszych snajperów za 3 w Polsce w kategoriach młodzieżowych był, teraz nie wiem jak tam z formą jest. No pomalutku się to wszystko chyba rozkręci, byle tylko zdrowie było. Piłce właśnie Norbert Kujon. Ale blok. I są punkty. 11-9 dla ABF-u Katowice. Dobra gra, teraz Dzięba odegrał Chrobokowi, ten skutecznie jeden z wyższych zawodników w tym meczu, Rafał Chrobok z Rybnika. Są punkty. Nie ma dzisiaj, widzę, Piechaczka. Nie wiem dlaczego, chyba coś tam się przeziębił. No i kilku zawodników ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, które te szkoły zostały rozwiązane we Wrocławiu, w Jaworznie. I tu mamy na parkiecie w tej chwili z 5 zawodników z tych szkół. Między innymi Chrobok. Między innymi Dzięba, właśnie Kujon. Ładnie z naskokiem są punkty. I Juczyńskie dla ABF-u. Zdobywa punkty wcześniej dla Hajduków, później dla Rudy Śląskiej, a teraz zdobywa punkty dla Katowic. Ooo, ja nie wiem, może bym to i zaliczył. I kolejne punkty Juczyńskie.